Siema, jest niedziela, zaczyna być szaro. Wczoraj o godzinie 17 byłem tutaj w Castoramie kupić dwie lampy do łazienki. Toyota stała zaparkowana w tym samym miejscu, a w rzędzie z tyłu stała identyczna w kombi. Godzina 17, ciemno na dworze, sporo samochodów. Stoję przy swoim aucie, palę fajeczkę. Widzę, idzie w stronę mojego samochodu babeczka i zaczyna być jakaś nerwowa. Pomyślałem sobie, pewnie ta Toyota z tyłu należy do niej. Pomyślała sobie, co za jakiś gamoń tutaj stoi przy jej samochodzie. Zbliża się już praktycznie do mojego auta, a ja łapię za klamkę, otwieram drzwi. Słuchajcie, chcę wsiadać do samochodu, a ona: halo, halo, co pan robi? To jest moje auto. Mówię: na pewno, niech pani spojrzy na rząd do tyłu. Popatrzyła na moje tablice rejestracyjne, mówi: przepraszam bardzo, ma pan identyczną. Mówię: praktycznie identyczna, pani ma jeszcze alusy, moja tego nie ma. No i inne tablice rejestracyjne. Także babka myślała, że chce jej auto, cap, carap, cap. Taka pomyłka. A swoją drogą, kiedyś jak jeszcze mieszkałem w Poznaniu na Wichrowym Wzgórzu, ja jestem maniakiem starych Audi coupé. No i miałem taką kupejkę, parkowałem ją pod blokiem w dzień, a w nocy zawsze odprowadzałem do garażu na Wilczak. Z buta czasami w nocy paliłem potem na Wichrowe Wzgórze. Nawet jednej nocy nie stała na zewnątrz. No i miałem sąsiada, którego też zaraziłem tymi audicami i któregoś wieczoru chcę auto odprowadzić do garażu. Nie poinformował mnie, że kupił sobie samochód. Schodzę na dół, biorę kluczyk, otwieram samochód, wsiadam do środka, patrzę, kable wiszą, radia nie ma. Mówię: ktoś mi radio buchnął. Ale patrzę tak po tym samochodzie, jakiś inny zapach wisi, patrzę po fotelach, inny kolor, a ja siedzę w samochodzie sąsiada. Słuchajcie, taki zbieg okoliczności, że tym samym kluczykiem otworzyłem jego samochód, patrzę przez szybę, a moje Audi stoi obok. On kupił ode mnie dwie sztuki takie Audi, odkupił. Słuchajcie, tak jak wspomniałem, moja zawsze stała na noc w garażu, obojętnie czy lato, czy zima. Czasami w nocy paliłem z buta 1,5 km do chaty, ale nigdy to auto nie stało na zewnątrz. Odkupił ode mnie ten samochód w pierwszą noc, kiedy stało auto pod blokiem. Jakaś menda, chyba kluczykiem, albo nie wiem, gwoździem, cały bok pasażera mu przerysowała. Ten samochód nie był już mój, ale jak to zobaczyłem na następny dzień, pomimo tego myślałem, że normalnie dostanę zawału, że serducho mi pęknie. Także babeczka mnie wczoraj wzięła za włamywacza, za złodzieja samochodów. Kiedyś wam się przyznałem na filmiku, że za mało lata, w 86, jak pojechałem pierwszy raz do Niemiec, zobaczyłem te samochody, matchboxy, no to kilka sztuk ich przytuliłem, żeby chłopakom później po powrocie do Polski pokazać, jakie w Niemczech są zabawki, bo nikt by mi nie uwierzył. Tutaj były w Polsce Peweksy, dwa resoraki na półce, a tam całe regały różnych matchboxów. Także jedyne samochody, które Nygus w życiu cap, carap, cap, a było ich może tam około 40 sztuk, to były zabawki, resoraki, matchboxy. Ja to nazywam reparacjami. Nic im się nie stanie. Dobra, panowie i panie, robi się chłodnawo, coś się wiaterek ruszył, a chciałem nagrać jeszcze jeden filmik opowieści dziwnej treści. Ten film chyba wrzucę na oba kanały, ponieważ jak wiecie, mam dwa kanały, jeden motoryzacyjny, a drugi Życie Nygusa, opowieści dziwnej treści, ale temat dotyczy samochodów, także myślę, że nada się ten filmik na ten i na drugi kanał.
czyli Życie Nygusa i nygus.pl. Łapeczki, komentarze mile widziane. No i co? Widzimy się w kolejnych filmikach. Zaczyna tak wiać, że mnie zapowietrza. Muszę mówić tyłem do wiatru. Udostępniaj, komentuj, dawaj łapeczki.